Szanowni, dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od rozgrzewki, od takiego bardzo prostego zadania. Co jest w każdym z worków, jeśli żadna z etykiet nie odpowiada prawdzie? Wiadomo, że w jednym jest mąka, w drugim cukier, a w trzecim ryż. No i najprościej to chyba rozwiązać, a to już jest drugie zadanie, przepraszam, w taki sposób, że zacząć od tego worka. No, w tym worku nie może być albo ani mąki, ani ryżu, dlatego że gdyby była mąka, to prawdziwe byłoby stwierdzenie, że w nim jest mąka lub ryż, a wiadomo, że żadna z etykiet nie odpowiada prawdzie. A gdyby był ryż, to prawdziwe byłoby stwierdzenie, że jest mąka lub ryż, bo ryż. Więc w tym worku musi być cukier. Tak? No, jeżeli w tym worku jest cukier, to w tym worku musi być ryż, tak? Bo cukru nie może być, więc musi być ryż, skoro nie może być też mąki. A w tym worku, skoro tu jest cukier i nie może być ryż, to musi być mąka. No i w ten sposób rozwiązaliśmy zadanie. No dobrze, kolejne zadanie dotyczyło, może się zmniejsza? Będę mniej miejsca zajmował, dobrze. Kolejne zadanie dotyczyło udowodnienia twierdzenia, które jest podobne do twierdzenia o podziale prostokąta na mniejsze prostokąty. No pamiętacie, dowodziliśmy takie twierdzenia, jeżeli duży prostokąt podzielimy w ten sposób na cztery mniejsze prostokąty, no to zachodzi następujące równanie dla pól powierzchni tych prostokątów, iloczynów pól powierzchni, mianowicie iloczyn pola powierzchni tego prostokąta razy pole powierzchni tego prostokąta równa się iloczynowi pola powierzchni tego prostokąta razy tego prostokąta. No i analogiczne twierdzenie zachodzi w przypadku trójkątów otrzymanych w wyniku podziału czworokąta wypukłego, takiego jak tutaj jego przekątnymi. Czworokąt wypukły to jest, czy w ogóle wielokąt wypukły, to jest taki wielokąt, że jeżeli mamy dwa punkty A i B wewnątrz tego wielokąta i połączymy je odcinkiem, to ten odcinek będzie też leżał wewnątrz tego wielokąta. No i to twierdzenie, mówi, jest bardzo podobne. Jeśli tak opiszemy pola powierzchni tych trójkątów, to ono mówi, że S1 razy S4 równa się S2 razy S3. No i można to udowodnić w taki sposób. Najpierw rozpatrzmy trójkąty S1 i S2. Oznaczymy sobie punkt przecięcia przekątnych jako O, no to oba te trójkąty mają taką samą wysokość spuszczoną na odcinek OC. No to w takim razie stosunek ich pól równy jest stosunkowi podstaw, tak? Czyli stosunek pola S1 do S2 to jest stosunek długości odcinka AO do długości odcinka OC, ponieważ w tym stosunku czynniki 1, 2 we wzorze na pole trójkąta, ale także długość wysokości się uproszczą. Bo podobnie jak rozważymy S3 i S4, no to widzimy, że ten trójkąt i ten trójkąt też mają wspólną wysokość spuszczoną z wierzchołka B na odcinek AC. No i stosunek S3 do S4 to też jest długość AO do długości OC. No to porównując, skoro S1 do S2 i S3 do S4 są sobie równe, no to stąd szybciutko wynika, że S1 razy S4 równa się S2 razy S3 i to chcieliśmy udowodnić. Kolejne zadanie, które żeśmy
którym żeśmy się zajęli, pochodzi z książki Matematyczne gwiazdki i to jest zadanie 370. No i mamy czworokąt wypukły A, B, C, D i punkty E i F, które są odpowiednio środkami boków AB i CD. No i trzeba udowodnić, że czworokąt, pole powierzchni czworokąta A, E, C, F jest równe polu, połowie pola powierzchni czworokąta ABCD. No i rozwiązanie tego zadania opiera się na podobnej myśli, co twierdzenie, które dowodziliśmy, co dowód twierdzenia, które dowodziliśmy do tej przed chwilą. No trzeba dorysować przekątną AC. No i wtedy wykorzystać fakt, że punkt F dzieli odcinek CD na dwie równe części o równej długości. W takim razie trójkąty ACF i AFD momencik, tu jest jakiś błąd. Pola trójkątów AFD i ACF są równe, ponieważ te trójkąty mają równe podstawy, bo punkt F dzieli odcinek CD na połowy. No i oczywiście jak spuścimy wysokość z punktu A na odcinek DC, no to oba te trójkąty będą miały te same wysokości, więc ich pola są równe. No i podobna rzecz się ma z trójkątami AEC i EBC. Jeśli z wierzchołka C spuścimy wysokość na odcinek AB, no to oba te trójkąty będą miały te same podstawy, równe podstawy równej długości, bo punkt E dzieli odcinek AB na połowy i tą samą wysokość. No a zatem pole tego trójkąta jest równe polu tego trójkąta, pole tego trójkąta jest równe polu tego trójkąta, a zatem pole tego czworokąta jest równe dokładnie połowie pola całego czworokąta, który składa się z tych czterech trójkątów, z tego, i z tego. I to wszystkie trzy zadania, które żeśmy dzisiaj rozwiązywali.